wtorek, 21 marca, zaczęła się kalendarzowa wiosna. Artur Gisielewicz, zapraszam na magazyn miejski. Dziś w wydaniu sesja Rady Miejskiej. Podsumowali ferie z Polfinkiem. Mecz koszykówki. Dwudziestego marca w Urzędzie Miasta odbyła się 28. sesja Rady Miejskiej. Inowrocławscy rajcy sporo czasu poświęcili sprawom oświatowym i kulturalnym. I tym razem radni pochylili się nad kilkunastoma uchwałami. Przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Biblioteki Miejskiej i Kujawskiego Centrum Kultury. Wprowadzono też zmiany w sprawie programu wspierania rodziny na lata 2016-2019. Ponadto radni opowiedzieli się za utworzeniem w naszym mieście Miejskiej Rady Seniorów. Nie zabrakło też punktu dotyczącego miejskiego budżetu. Jesteśmy pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku, a więc Rada na swoim ostatnim posiedzeniu dokonała zmian w budżecie miasta Inowrocławia właśnie na rok bieżący. Spowodowane są to zmiany wystąpieniem prezydenta, przesunięciem środków, a także zmniejszeniem wydatków, jak i zmniejszeniem dochodów. Ważną uchwałą, którą Rada podjęła, było również dostosowanie końcowe sieci szkół na terenie miasta Inowrocławia. Jest to sytuacja związana z wprowadzeniem nowych ustaw, prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej prawo oświatowe. Rada uczyniła ostateczny krok i zatwierdziła zaopiniowaną wcześniej przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty uchwałę, która była projektem. W Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom quizu Ferie z Polfinkiem. 30 dzieci z terenu całego powiatu inowrocławskiego otrzymało edukacyjne prezenty, a to za rozwiązanie specjalnego quizu znajdującego się na stronie Komendy Powiatowej. W zabawie w sumie wzięło ponad 300 dzieci. Celem konkursu była edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania się w czasie zimowego wypoczynku. No przede wszystkim celem było to, aby podczas wypoczynku zimą, szczególnie w czasie ferii, aby naszym dzieciakom nic złego się nie stało. Poprzez właśnie ten quiz edukowaliśmy, jak należy się zachowywać, a jak nie. Szczególnie ostrzegaliśmy o tym, aby nie wchodzić na zamarznięte sadzawki, jakieś jeziora, stawki. No i oczywiście też przestrzegaliśmy przed tym, że osoba, która wchodzi na lód, a załamałby się ten lód po prostu pod nią, to niestety sama, no niestety nie wydostanie się po prostu z takiej sytuacji. No też chcieliśmy, aby do tego quizu włączyli się rodzice. Myślę, że nam się to udało, bo tak duża frekwencja, 365 kart pracy napłynęło tutaj do Komendy Policji. Z tych prac wylosowaliśmy taką 30 zwycięzców i myślę, że tutaj też dzieci potwierdziły, że rozwiązywały też ten quiz w domu z rodzicami, co było bardzo pożądane, a poprzez to właśnie całe rodziny były zainteresowane bezpieczeństwem swoich dzieci. W minioną sobotę w rombińskiej hali widowiskowo-sportowej Domino Inowrocław pokonało w drugim meczu fazy play-off zespół Gryfa Goleniów. Koszykarze Domino Inowrocław wygrali z Gryfem Goleniów 73-66 w drugim meczu pierwszej rundy play-off drugiej ligi koszykarzy. Tym samym inowrocławianie wyrównali stan rywalizacji na 1-1. W sobotnim meczu najwięcej 17 punktów dla Domino zdobył Marcin Majer. No szkoda, no trochę mecz na wyjeździe nam nie wyszedł. Chłopaki starali się, ale... No, sił zabrakło, trochę było nas, byliśmy nieliczni wtedy na wyjeździe i no tak wyszło. No, czekaliśmy 3 punktami i staramy się teraz to odrobić. Kto wywalczy awans do kolejnej rundy play-off? Przekonamy się już jutro wieczorem po meczu numer 3 na parkiecie Gryfa Goleniów. I to już wszystkie informacje na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro.
Koszykarze Domino Inowrocław wygrali z Gryfem Goloniów 73-66 w drugim meczu pierwszej rundy play-off drugiej ligi koszykarzy. Tym samym inowrocławianie wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Mecz w hali widowiskowo-sportowej od początku przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy już po pierwszej kwarcie prowadzili 10 punktami. W trzeciej kwarcie ta przewaga wzrosła do 17 punktów, ale wtedy podopieczni Siergieja Żołdoka najwyraźniej uznali, że to już jest po meczu i stracili koncentrację. Gryf odrobił straty i o zwycięstwo inowrocławianie musieli walczyć niemal do ostatnich minut. Ostatecznie Domino wygrało i o tym, kto awansuje do kolejnej rundy play-off, zadecyduje trzeci mecz, który zostanie rozegrany w najbliższą środę na parkiecie Gryfa Goleniów. W sobotnim meczu najwięcej, 17 punktów dla Domino, zdobył Marcin Majer. No Marcin, udało się wyrównać stan. Trochę chyba szkoda, że nie było Cię w tym pierwszym meczu. No szkoda, no trochę mecz na wyjeździe na mnie wyszedł. Chłopaki starali się, ale no, sił zabrakło, trochę było nas, byliśmy nieliczni wtedy na wyjeździe i no tak wyszło. No, czekaliśmy 3 punktami i staramy się raz to odrobić. No dziś odrobiliście przynajmniej częściowo te straty, bo jest 1-1, aczkolwiek troszeczkę było denerwujące, że tą 16-punktową przewagę dosyć szybko roztrwoniliście i właściwie końcówka znowu była taka emocjonująca. Tak, no wygrywaliśmy trochę, pewnie odpuściliśmy, poczuliśmy się zbyt pewnie i no i tak wyszło, no taka jest koszykówka. Jak się wygrywa za dużo, to potem człowiek trochę przestaje się skupiać na grze, a skupia się na tym, że już się tyle wygrywa. Te drużyny są dość wyrównane, o tym świadczą te dwa wyniki, ale chyba mimo, że gracie to trzecie spotkanie na wyjeździe, to nie stoicie na straconej pozycji. Oczywiście, myślę, że jesteśmy silniejszą drużyną niż Gryf Goleniów. Powinniśmy wygrać ten mecz, na pewno będziemy się bardzo starać, jesteśmy zmotywowani i będziemy walczyć do samego końca. Tym bardziej byłoby szkoda odpaść na tym etapie, że już w play-offie byliście w zeszłym sezonie. Teraz jesteście dużo wyżej w tabeli, jesteście już też bardziej doświadczoną drużyną. Wypadałoby już teraz przejść tą jedną poprzeczkę wyżej, prawda? No, oczywiście, no, jak co roku, no, wypada coraz bronić wyżej, się doskonalić i być coraz lepszym, tak? No, będziemy się starać jak najbardziej. No, dajesz dużo drużynie, ale trzeba powiedzieć, że no, też masz swoją pracę zawodową. Powiedz, jak to udaje Ci się godzić to z koszykówką? No, staram się wszystko pogodzić. No, jak się chce, no to jakoś tam to wychodzi. Nie zawsze można, nie zawsze są jakieś możliwości, ale staram się jak najbardziej. A powiedz, bo to już powoli końcówka sezonu, jak byś go podsumował na tym etapie? Jak oceniasz drużynę i to, co ugraliście? No, sądzę, jak na nasze warunki, to bardzo dobre miejsce zajęliśmy w lidze. No, jesteśmy ogólnie zadowoleni, że byliśmy bardzo blisko tak naprawdę pierwszej trójki. Jeden mecz tam nam zabrakło wygranej. Mogliśmy powalczyć w niektórych meczach, no ale no, to się mówi, po meczu zawsze człowiek mądry i umie poprawiać swoje błędy. Trener Gryfa Goleniów Andrzej Molenda jest zdania, że szanse obu zespołów na awans do kolejnej rundy są takie same. No trenerze, była szansa wygrać tutaj, bo z bardzo dużej już przewagi Domino udało się Wam wyjść na remis, jednak gospodarze mieli trochę więcej szczęścia w końcówce. Tak nasze mecze wyglądają od początku, jak tutaj gramy w tej lidze, mecz u nas wygrany niewiele, w rewanżu tutaj przegraliśmy, tak samo w playoffach każdy mecz jest na styku, natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to problem był w tym, że źle wyszliśmy w ten mecz, pozwoliliśmy sobie narzucić zespołowi z Inowrocławia swój styl gry, a my tak go spale po podróży, przez to zamieszanie wokół tego meczu, tutaj mało czasu mieliśmy rozgrzewkę, ale to jak gdyby to nie jest moje nasze usprawiedliwienie. Po prostu źle weszliśmy w mecz i później goniąc wynik najczęściej jest tak, że jednak tej siły brakuje w końcówce meczu. Ale mamy teraz rewanż właśnie w Goleniowie i czekamy na zespół z Inowrocławia. My się nie poddajemy, walczymy do końca. Naszym celem jest awans do kolejnej rundy play-off. No ale faktycznie to oba te mecze pokazały, że atut własnego boiska nie jest aż tak ważny w przypadku tej rywalizacji, bo oba mecze były na styku. Wprawdzie wygrywali gospodarze, ale mogło się to skończyć równie dobrze odwrotnie. Mogło się tak skończyć. Jesteśmy, już liga pokazała, że jesteśmy zespołem bardzo podobnym, jeżeli chodzi o umiejętności. Więc to, że gramy teraz u siebie w domu, to nie znaczy, że jesteśmy jakimś wielkim faworytem. Natomiast może nam pomóc to właśnie, że gramy na swojej sali. I myślę, że wygramy i przejdziemy tą rundę i będziemy dalej grali w play-off. A jakie macie w ogóle aspiracje? Jakby się udało przejść tą rundę? Widzicie jeszcze szansę na pokonanie kolejnego etapu?
nie kalkulujemy. Nam nikt nie narzuca. Tak naprawdę przedsezonym celem naszym była ósemka. Ten cel zrealizowaliśmy, zajęliśmy czwarte miejsce. Nie mamy żadnej presji na to, żeby grać jak najdłużej. Po prostu my jako drużyna chcemy wygrywać każdy mecz i przechodzić każdą rundę. Jeżeli się uda grać aż do finału, bardzo fajnie, ale wiadomo, no, wiadomo jaki jest sport. Zobaczymy. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Od dzisiaj już praktycznie koncentrujemy się na meczu środowym, na rewanżu i dopiero po tym meczu będziemy mogli więcej powiedzieć na temat tego, co będzie dalej. Ale na tą chwilę mówię, walczymy, nie składamy broni i chcemy przejść kolejną rundę. Zdaniem Mateusza Marciniaka, który w sobotnim meczu zdobył 15 punktów, to jednak Domino jest lepszym zespołem i wywalczy awans. Mateusz, my tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z Marcinem Majerem, on powiedział, że Domino jest lepszym zespołem od Gryfa. Trener Molenda twierdzi, że nie. Jakie jest twoje zdanie? No szczerze mówiąc, myślę, że jesteśmy troszeczkę lepszym zespołem. Pierwszy mecz troszeczkę, no pojechaliśmy bez Majera, właśnie bez Marcina. Pierwszy mecz troszeczkę zawiedliśmy, no i się niestety nie udało wygrać, a ten mecz był na 100% do wyjęcia i dzisiaj już byśmy awansowali do kolejnej rundy, gdzie byśmy grali na pewno albo z Warszawą, albo z Kielcami. Także no, myślę, że Marcin się nie pomylił i jesteśmy troszeczkę lepszym zespołem. Ale powinniście chyba jednak zachowywać przez cały mecz koncentrację, bo tutaj dzisiaj właściwie już wygrany mecz, mogliście jeszcze w końcówce przegrać. Tak, dokładnie. Prowadziliśmy już 17 punktami, troszeczkę jakieś rozluźnienia, pewność siebie gdzieś zatraciliśmy, przeciwnik rzucił jakieś tam dwie, trzy trójki i zrobił się styk. No i końcówka, no, było nerwowo, ale zagraliśmy dobrze końcówkę. Tutaj Michał trafił jeszcze ważną trójkę. No i wygraliśmy zacięty, fajny mecz. Pojedziecie pewnie już z Marcinem Majerem, to chyba ten atut własnego boiska dla Gryfa nie będzie tutaj jakimś handicapem i dacie radę? Myślę, że nie. Jedziemy w pełnym składzie. Tutaj już zrobiliśmy wszystko, żeby jechać już w pełnym składzie. Marcin też będzie. Myślę, że spokojnie przywieziemy zwycięstwo z Gryfa i zakończymy rywalizację 2-1. No i będziemy bić się dalej w kolejnej rundzie. No właśnie, bo teraz jeśli by się udało wygrać mecz środowy, przeniesiecie się do zupełnie innych hali, gdzie indziej będziecie grać. Jakby ten cały sezon, który graliście w gronie takich samych drużyn się zmieni i teraz będziecie grać z kimś innym, czy macie już jakieś rozeznanie i czy chcielibyście jeszcze tą kolejną rundę przejść? Jak najbardziej. No tutaj albo trafimy na zespół KK Warszawa, albo na zespół z Kielc. Tutaj już oba zespoły zostały jakby sprawdzone przez nas. Nie ma to dla nas jakby szczególnej różnicy, z kim będziemy grali. Podejmujemy się każdego kolejnego wyzwania. Będziemy grali czy z Kielcami, czy z Warszawą. Damy z siebie wszystko i myślę, że damy radę przejść kolejną rundę, a potem już zobaczymy. Powodzenia w takim razie. Przede wszystkim w środę. Kto zatem ma rację i kto wywalczy awans, przekonamy się już jutro wieczorem po meczu numer 3.